Moi drodzy, mamy to. Cały odcinek Skibidi Wars 104. Mamy sekretne sceny tutaj. I to chyba się zaczyna sekretna scena już od razu. Zostawcie lajka, subskrybujcie kanał. Słuchajcie, jestem chory bardzo. Ostatnio gorączki, masakra jest, serio. Ty, ej, czekajcie. Oni tu jakąś dziurę zrobili, nie? Ciekawe, do czego oni się tak... Co to było? Jakiś skibidi czopek normalnie. Albo oni szukali w tej bazie, wiecie... O kurde. Ty, to są te nowe sceny. Tego wcześniej chyba nie było. Co to za kamień? Co oni robią, ty? Będą tworzyć jakiegoś tytana nowego albo coś? Teraz niszczą tego. Aha, wyciągli jakiś kamień, który daje energię albo coś, nie? Coś takiego. Jezu, ile tu jest tych zombie skibidi toilet. Lol. Ale się poskładali. Oho, jest tutaj, nie? To jest ta walka, mega epicka. Ciekawe, ile tu jest dodatkowych scen w tym filmie. Wiem, że macie już wakacje. Chciałbym dla was, słuchajcie, odpalić streamy i inne rzeczy, więcej tworzyć, ale tak jak mówię, ja wczoraj, słuchajcie, gorączka dość duża. Dzisiaj już czuję się lepiej, ale nie mam takiej gorączki, ale nie wiadomo jak będzie, ma jest wcześnie rano, to zobaczymy, czy się to rozwinie, czy nie. Nie wiem, nie wiadomo, co mi się dzieje, tak szczerze mówiąc. Ale dostaje ciery ten tytan, kamera, nie? Bardzo. Ty, wyrwał mu coś, czy co to było? To ten syreni tytan wcale nie jest taki słaby, się okazuje. Zresztą... Ci ludzie głośniki to tak średnio z nimi, nie? Chyba wszyscy zostali zniszczeni. A chcą go... O kurde. On jest chyba kontrolowany, nie? Za pomocą skibidi toaletę, z tego co pamiętamy. Jest Titan TV Man. Eja. Wow, i kolory są fioletowe nawet. Fajnie to zrobił Virulence. Ty. Okej. Okay. Jest i głośnik. Ekipa nadciąga. Zobaczcie, jak pociemniało niebo, nie? Strasznie pociemniało niebo na tym, nie? No i tu przyszedł, to jest chyba ulepszony, nie? Ten, jak on się tu nazywa, żniwiarz, nie? Czy doktor Plaga. Ale ładnie wizualnie to jest, nie? Zrobione.
Pamiętam pierwsze odcinki Virlensa, to tam ledwo co było widać w tej serii. A teraz trochę lepiej jest. Znaczy, zdecydowanie lepiej. O, to jest nawiązanie do OG Skibidi Toilet. O kurde. Ty, naprawdę ogromny jest tytan tego doktora Plagi. No dobra, o, no i to był ten Skibidi Toilet odpowiedzialny za infekcję, nie? No ten też poniszczony trochę, ale skąd oni mają możliwość teleportacji TV-menów? To nie zostało tu wyjaśnione. Chyba, że to naukowiec im tam ukradł, bo naukowiec już nie żyje, nie? No ale teraz jest kolejny tytan. Twarz tego Skibidi Toilet mówi wszystko, słuchajcie. No i te czaszki sobie odciął. Tego nie było chyba ostatnio, nie? Okej, czy on te wszystkie klucze chce uzyskać i jeden już wziął. However, the pattern suggests it won't be long before they strike again. Our best game plan is for everyone to return to their respective bases and defend the remaining keys for as long as possible. The Sonar Titan will tag along with Titan Cameraman since the microphone base was completely obliterated during the Triadian invasion. In the meantime, hopefully, we will have enough time to analyze and figure out a way to finally defeat the Necromancer and the Phantom once and for all. Muszę się ulepszyć. The administrators have prepared the experimental battle armor. O kurde. O Jesus, ulepszenia nowe będą. They aren't fully tested and may have some faults, but the administrators knew that this is our best shot at defending the remaining keys. The upgrades will be flown to your respective bases. Co ty się tytanowi głośnikowi dzieje? A on się cieszy, że dostanie ulepszenie. Okej. Okay. Did you get all of that as well? We need you back at the computer base soon. We managed to recover the power crystal from the female Triadian and destroy the remains to prevent the necromancer from resurrecting her. A to temu to spalili. Did you manage to find out where the Tri-Titan and the other Triadian went? They went to Antarctica. Two powerful energy levels entered the continent and only one extreme energy source left. I don't think we have to worry about the necromancer finding the male Triadian in such a remote location. No w sumie, no ale kurde. Czy on się ulepszył? Rzeczywiście jest ty jest inny, inaczej kurde, jak on kozacko wygląda teraz. Chyba jest ulepszony, nie?
Tam jest Virlens chyba, nie? I ta cała ekipa. Ale fajny odcinek. Dobrze, że teraz twórcy robią coś takiego, że po prostu dodają te nowe, dodatkowe sceny. To jest mega fajne. I wtedy aż się chce oglądać ten full episode, chce się oglądać podsumowanie sezonu. Myślę, że tak będzie już cały czas. Seria Virlensa ewoluowała i to w pozytywny sposób. Ja pamiętam, jak zacząłem oglądać te pierwsze odcinki, jak były te bitwy, to tam w ogóle nic nie było widać praktycznie, a teraz te postacie widać, po prostu kontury i tak dalej. Więc to jest mega fajne. A wy ocencie tę serię też.